No to mnie Maciek zostawił. Pojechał na miasto załatwić jakieś rzeczy. O tym pewnie sam opowie. A ja zostałam tutaj i ja dzisiaj przeprowadzę pewien eksperyment kulinarny. Będę zbierać liście z mniszków, bo mamy ich bardzo dużo tutaj. I będę je używać do obiadu. Mam taki plan, że poleję je wrzątkiem i zrobię taką mieszankę z boczkiem, z cebulką, z pieczarkami, z papryką, może jeszcze coś wymyślę. No i zobaczymy, czy to jest smaczne, czy nie. One podobno są trochę gorzkie, to znaczy nie podobno, ja wiem, że są gorzkie. Próbowałam kiedyś zrobić z nich sałatkę i no można, ale są gorzkie, nie? Więc mam nadzieję, że w ten sposób to będzie mniej odczuwalne. I zobaczymy, czy będziemy mieli jakiś pożytek z tych liści, które tu wszędzie rosną. Czy jednak warto je usunąć, wykopać. Korzenie podobno też można używać. Słyszałam, że z korzeni można robić... To znaczy można je suszyć, mielić i dodać do kawy. Nie wiem, jaki to ma efekt, jak wtedy smakuje kawa, bo jak też będzie gorzka, to chyba ja wolę kawę bez tego. No ale jak już trzeba będzie je wykopać, to spróbuję. Ale trochę szkoda by było wykopać, bo jak są kwiaty, to jednak fajnie to wygląda. Teraz jeszcze jest mało, będzie jeszcze więcej, to wtedy całe tu będzie zielone. A w tym roku myślę, że z kwiatów też coś zrobię, bo też dużo ciekawych rzeczy można robić z kwiatów niszka. Różne syropy, zalewki, nalewki, dżem. Nie zdecydowałam się jeszcze, co zrobię. To chyba różne rodzaje rosną nawet. Mają zupełnie inne kształty, ale wszystkie są podobno jadalne. Zbieram te małe listki, bo one są łagodniejsze w smaku. I podobno też można piec chyba te żbła. Nie mam pojęcia, jak to smakuje. Widzicie, jeszcze jest dużo do odkrywania. No, a wczoraj rozmawiałam z rodzicami. Oni mieszkają w Holandii, dla tych, którzy o tym jeszcze nie wiedzieli. No, oczywiście trochę opowiadali o tym, jak to tam wygląda teraz z tym wirusem. I muszę powiedzieć, że to brzmi całkiem pozytywnie. Pewnie ze 2 tygodnie temu był taki plan, żeby zwiększyć liczbę łóżek na intensywnej terapii do ponad 2 razy więcej niż było. Zaczęli to robić, a potem już zaczęła się zmniejszyć liczba nowych przypadków i nawet nie musieli zrobić tyle nowych łóżek, ile planowali, bo i tak nie wszystkie były zajęte, a już się zmniejszała liczba chorych na intensywnej terapii. Cały czas się zmniejsza. Więc to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że teoretycznie nikt nie umarł z tego, że opieka medyczna nie wystarczyła. No, oczywiście mogło być tak, że kogoś nie dopilnowali, bo jednak jest więcej... Nie jest więcej personelu niż było, więc jest więcej pacjentów na jedną pielęgniarkę na przykład. No ale myślę, że takich przypadków to pewnie, mam nadzieję, że ktoś z tego umarł, że tak się nie zdarzyło. No więc to jest bardzo dobra wiadomość w Holandii. Ogólnie tam nastrojenie, nie wiem, jak to się nazywa, to jest po polsku, jest pozytywne w każdym razie.
politycy fajnie współpracują nagle ze wszystkich partii, żeby rozwiązać problemy i ludzie są pozytywnego zdania o nich, jak oni to robią, więc no, to zupełnie coś innego niż w Polsce, przynajmniej tutaj niektórzy są zadowoleni, a niektórzy nie. Są jak zwykle duża różnica. Tylko że mniej pozytywna wiadomość to jest to, że nie wiem dokładnie, Centralny Bank Europejski, czy jakaś taka znana centralna instancja obliczyła, które kraje będą miały największe straty gospodarcze z tego wszystkiego, a Holandia była w ich obliczeniach na trzecim miejscu. I nie dlatego, że kraj coś robi nie tak, bo oni mają różne tam formy, żeby wspierać przedsiębiorców, tylko dlatego, że to jest otwarta ekonomia. W dużej części to wszystko zawisi od eksportu i importu. Więc jeśli w całym świecie jest źle, to w Holandii to wszystko się akumuluje i nie wiem, czy da się z tym coś zrobić, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. No ale to już was nie obchodzi, mam nadzieję. Większość z was jednak jest w Polsce, a nie w Holandii, więc miejmy nadzieję, że tutaj pod tym względem będzie lepiej i w ogóle. Dzisiaj pierwszy dzień, że już nie obowiązuje zakaz poruszania się bez dobrego powodu, więc to też jest dobra wiadomość. I no, może z tym pozytywnym akcentem skończę swoje gadanie, bo będzie nudne. Zbieram jeszcze trochę. Może jeszcze pokażę rezultat obiadu. Cześć. Zostawiłem dzisiaj Dorendę na bazie. Słuchajcie, a ja jadę do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo chcę oddać krew. Dzwoniłem tam parę dni temu, pytałem się, czy można oddać ze względu na to, że mieliśmy kwarantannę, że byliśmy za granicą. No i otrzymałem taką informację, że 4 tygodnie po opuszczeniu Niemiec można oddać. Akurat w sobotę to minęło, dzisiaj mamy poniedziałek, także 4 tygodnie i 2 dni, także jest spoko. Jak widzicie, słuchajcie, jadę teraz bulwarami wiślanymi wzdłuż Wisły i wyobraźcie sobie, że przez te wszystkie dni ta droga rowerowa była zamknięta. Tutaj kawałek dalej tam za moimi plecami bardzo często stała policja razem ze strażą miejską, z żandarmerią, z wojskiem, z wojskami obrony terytorialnej i łapali takich ludzi jak ja, żeby im dać mandat albo jakąś wyższą karę. A według mnie to jest zupełnie bezzasadne, ponieważ ta droga rowerowa jest taką arterią przez środek miasta. Tutaj po prostu można jechać płynnie, z dala od ludzi, z dala od wszelkich świateł, nie trzeba się zatrzymywać, czekać na przejściach. Więc ten przepis w tej sytuacji, gdy nie mówię, że ktoś chodzi na spacery, ludzie się chcą spotkać, w tej sytuacji, gdy chcemy szybko przejechać z jednego końca miasta na drugi koniec, to takie drogi jak ta, dlaczego mają być zamknięte? Zresztą popatrzcie się na absurd w tej całej sytuacji. Zamknęli parki, zieleńce, inne rzeczy, jak mieliśmy 100 osób chorych, a otwierają przy 7 tysiącach. To chyba jest żart, prawda? Na początku minister mówił, że maseczki przed niczym nie chronią i nie trzeba ich nosić. Po czym mamy obowiązek zasłaniania twarzy i nosa i ust? To przecież też jest jakiś kolejny
absurd niekonsekwencji. Ja nie mówię tutaj, że zasłanianie twarzy nie pomaga, bo pomaga, oczywiście widzieliście na ten temat też film, ale mówię o absurdzie, gdzie minister, który jest lekarzem, najpierw mówi tak, a potem mówi tak. Coś, co jest nie w porządku. Także jestem już po, jak widzicie, żyję, nic mi się nie stało, oddałem 450 ml krwi pełnej plus tam jest parę mililitrów, chyba 50 na potrzeby diagnostyczne. No, są procedury zaostrzone, od razu przy wejściu pani mierzy gorączkę, trzeba przejść przez matę do dezynfekcji, wypełnia się taką ankietę na temat stanu zdrowia. Potem jest, jeśli z gorączką jest wszystko w porządku, idzie się już do tego punktu głównego, do głównej rejestracji, tam się wypełnia taką dużą ankietę, zostaje pobierana krew do morfologii i czeka się na wizytę lekarską. Po wizycie lekarskiej, jeśli wszystko jest w porządku, idzie się do sali pobrań. Pobranie w moim przypadku trwało 8,5 minuty. Zaraz Wam pokażę. Jedyny ślad, jaki z tego mam, ponieważ teraz nie są wydawane zaświadczenia, no to mogę Wam pokazać na ręce miejsce po poborze. Za 2 godziny mogę to zdjąć i wyrzucić, także nawet już nie za 2, bo jeszcze już trochę czasu minęło, myślę, że za 1,5 godzinki już się tego pozbędę. Także fajnie, przysłużyłem się, słuchajcie, dla dobra wszystkiego. Ja jestem już honorowym dawcą krwi chyba od 20 albo od ponad 20 lat. Zresztą jestem zasłużonym. Mam te wszystkie już jakieś odznaczenia, jakie można było chyba zdobyć. Chyba tego największego nie mam, ale to w sumie nie wiem, czy go nie powinienem już mieć. Nie starałem się o nie.